Good evening. Dobry wieczór. Let's try that again. Spróbujmy jeszcze raz. Good evening. Dobry wieczór. Hallelujah. Hallelujah. It's a real privilege being back in Ustrzon. To jest wielki przywilej, że mogę tutaj być z powrotem w Ustroniu. Some of you are saying, who is the guy? Niektórzy z was się zastanawiają, kto to jest. Well, I'm your brother. Jestem waszym bratem. And you are my brother and my sister. A ty jesteś moim bratem, moją siostrą. And we are the children of God. I jesteśmy dziećmi Boga. Amen. Amen. Now, what's wrong with these benches in front here? Co jest nie tak z tymi ławkami z przodu tutaj? Why are you all sitting in back there? Is there more money there? Czemu wszyscy tam z tyłu siedzicie? Tam jest jakaś większa kasa? Oh. Well, I'll leave you tonight. Dam wam dzisiaj spokój. Okay. When we were worshiping tonight, kiedy dzisiaj uwielbialiśmy, I said to my soul, Ustrzon has a wonderful tradition. Powiedziałem do swojej duszy, Ustroń ma wspaniałą, cudowną tradycję. So thank you, worship team. Więc dziękuję, grupa uwielbiająca. I could not have chosen better songs. Sam nie wybrałbym lepszych pieśni. And you led us into the presence of the Lord. A wy wprowadziliście nas w obecność Pana. So thank you very much. Więc dziękuję bardzo. One of the teachings that Pastor Roy was giving us is this one another. W jednym z nauczań, które Pastor Roy przekazywał, była ta wzajemność. One another. Jeden drugiego. Which means love one another. To oznacza kochajcie się nawzajem. Encourage one another. Zachęcajcie się nawzajem. And honor one another more than yourself. I czcicie innych, szanujcie innych bardziej niż siebie samych. Worship team? Grupa uwielbiająca? I honor you much more than I can honor myself ever. Uważam was za dużo wyższych niż uważam siebie samego. See, we are to honor each other in the area of our gifting. Mamy uszanować siebie w dziedzinie naszego obdarowania. It doesn't mean you're better looking. Wcale to nie znaczy, że jesteście bardziej przystojni. Even though you're younger. Chociaż jesteście młodsi. It doesn't mean you're smarter. Wcale nie znaczy, że jesteście mądrzejsi. But you are greater in this hour than I am in the area of singing and worshiping. Ale w tej dziedzinie i o tej godzinie jesteście lepsi w dziedzinie uwielbienia. So thank God for the ministry you're doing. I dziękuję Bogu za służbę, którą wykonujecie. And I love the sight of these two young fellows here. I podoba mi się tutaj widok tych młodych chłopaków. This is good to see you. Dobrze was widzieć. Thank you for being here. Dziękuję, że tu jesteście. Yeah, see, God is good. Bóg jest dobry. He picks up. Yeah, thank you, thank you. Dziękuję bardzo. Wow, God is good. Bóg jest dobry. Every day. Każdego dnia. All our lives. Przez całe nasze życie. To each generation. Dla każdego pokolenia. And when I see young people like that. I kiedy widzę takich właśnie młodych ludzi. Young men like that. Tego młodego mężczyznę tam. You call them chłopcy. Nazwalibyście ich chłopcami. God calls them my own. A Bóg mówi, są moi. When I see this young generation, kiedy widzę to młode pokolenie, my heart rejoices, moje serce się raduje. Because God has promised us a future in the life and face of every child. Bo Bóg w twarzy każdego dziecka, w życiu każdego dziecka, Bóg obiecuje nam przyszłość. Amen. 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 So, tonight. Więc dziś wieczorem. I'm very happy to have my wife here.
Bardzo cieszę się, że moja żona jest ze mną. And I just want you to greet her. Chcę, abyście ją też powitali. Stand up. See, I am a genius. Jestem geniuszem. And she is a saint. A ona jest świętą. You know what that means? Wiecie, co to znaczy? It takes a genius to marry a woman like that. Potrzeba być geniuszem, żeby wybrać sobie taką kobietę za żonę. And she is a saint for putting up with me for 52 years. A ona jest świętą, bo wytrzymała ze mną 52 lata. Thank God. Dzięki Bogu. Okay. Now, Roy Anderson is a dear brother of mine. Roy Anderson jest moim drogim bratem. And tonight you will get to know him as your brother. Dzisiaj poznacie go jako swojego brata. Maybe 35 years ago. Może jakieś 35 lat temu. I first met this man. Spotkałem go po raz pierwszy. And God knit our hearts together. I Bóg spoił nasze serca razem. We worked together in Spain, in Croatia, in Romania, in Germany. Pracowaliśmy razem w Hiszpanii, na Chorwacji, w Niemczech, w Rumunii. And every time we were together, I praised God for it. I za każdym razem, kiedy mieliśmy możliwość współpracować, wielbiłem za to Boga. So tonight, welcome him and let him minister to you by the grace of God. Więc dzisiaj powitajcie go i pozwólcie, aby przez łaskę Boga mógł wam usłużyć. I will make a few comments before we get started. Zanim zaczniemy, chciałbym jeszcze powiedzieć parę rzeczy. Because you're all probably wondering who is this man. Bo prawdopodobnie zastanawiacie się, kim ten mężczyzna jest. I accepted Christ as my savior 73 years ago. Przyjąłem Jezusa jako swojego zbawiciela 73 lata temu. And God has been faithful every one of those years. I każdy z tych lat Bóg był wierny. There are times when I was not. Był czas, kiedy ja nie byłem wierny. God led me to a wonderful woman. Bóg skierował moje drogi do cudownej kobiety. Next year we will be married for 60 years. W przyszłym roku obchodzimy 60. rocznicę ślubu. That is her patience. To jej cierpliwość. We have 4 sons. Mamy 4 synów. 14 grandchildren. 14 wnucząt. 7 great-grandchildren. 7 prawnucząt. I hope it stops there. Mam nadzieję, że na tym się skończy. And I tell my wife it's all her fault. I mówię mojej żonie, że to wszystko jej wina. Okay. I had prepared my life to be a university professor. Jako wykonywany zawód wyuczyłem się i zostałem profesorem na uniwersyteckim. I studied philosophy and ancient anthropology. Studiowałem filozofię i starożytną antropologię. Can you think of anything more useless? Czy potraficie sobie wyobrazić bardziej bezużyteczny zawód? It was while studying that the Lord called me to pastor a church. W czasie moich studiów Pan powołał mnie na stanowisko pastora zboru. It was near New York City. W okolicy Nowego Jorku. We had 13 people. Zbór miał 13 członków. I had no idea what I was doing. A ja nie miałem zielonego pojęcia, co robię. God blessed. Many were saved. Bóg nam błogosławił. Wiele osób było zbawionych. And then God called us to be missionaries. A potem Bóg powołał nas na misjonarzy. I didn't know what missionaries did. A ja nawet nie wiedziałem, czym misjonarze się zajmują, co robią. You don't learn that in philosophy class.
Nie nauczysz się tego na zajęciach z filozofii. And so the Lord sent us to the islands of the Caribbean. A więc Pan posłał nas na Wyspy Karaibskie. Puerto Rico. Do Puerto Rico. La República Dominicana. Do Republiki Dominikany. And also in Mexico. A także do Meksyku. I had studied many languages. Uczyłem się wielu języków. And God sent me to a country that spoke a language I had never heard. A Bóg posłał mnie do kraju, w którym mówiono w języku, którego nigdy wcześniej nie słyszałem. So I had to start all over again. Więc musiałem zaczynać od początku. Now I'm listening to Polish. A teraz słucham polskiego. You have too many letters in your words. I wasze, stwierdzam, że wasze słowa mają za dużo liter. And you don't pronounce half of them. A połowy z nich i tak nie wymawiacie. So I don't know how you ever read. Więc ja nie wiem, jak wy czytacie. Now your language is a consonant language. It says consonants. Wasz język ma dużo treści, dużo w sobie zawiera treści. Spanish is a vowel language. Hiszpański ma dużo samogłosek. So this is what it sounds like. Więc tak to brzmi. Llevamos mucho la palabra de Dios para nosotros. You catch that? Czy zrozumieliście? That didn't sound like anything. To nie brzmiało jak nic rozpoznawalnego. I said the word of God is precious to us. Ale mówię, powtarzam, że Boże Słowo jest dla nas cenne. And so for the last 55 years I have been working with Spanish people. I przez ostatnie 55 lat pracowałem z Hiszpanami. Just some months ago, Brother Paul called me on the telephone. Kilka miesięcy temu brat Paul zadzwonił do mnie. What are you doing? Zapytał, co robisz? What are you teaching? Czego nauczasz? Who are you teaching it with? Z kim współpracujesz? You need to do this in Poland. Musisz to samo zrobić w Polsce. Come with me to Poland. Pojedź ze mną do Polski. All my notes are in Spanish. All my notes are in Spanish. A moje wszystkie notatki są po hiszpańsku. I had to spend the last 2 months translating everything into English. Ostatnie 2 miesiące spędziłem na tłumaczeniu wszystkiego na angielski. English is a very difficult language. A angielski jest bardzo trudnym językiem. You would agree, wouldn't you? No. Yeah, no. Okay. Czy się zgadzamy? Okay. So tonight I speak to you in English. Więc dzisiaj mówię po angielsku. It is difficult for me. I jest to dla mnie trudne. Because I'm always looking for a word I can't find. Bo zawsze szukam słowa, którego nie potrafię znaleźć. So if I say something in Spanish. Więc jeśli powiem coś po hiszpańsku. I am not speaking in tongues. To nie mówię w językach. It's just the only word I can find. To po prostu nic lepszego nie przyszło mi do głowy. Okay. One of the things that is very important for every church. Jedną z rzeczy, która jest bardzo ważna dla każdego kościoła, is to be reminded from God's word what a church is supposed to be. To być przypominanym na podstawie Bożego słowa, czym kościół powinien być. And we find that pattern in the book of Acts. I ten wzór, ten schemat znajdujemy w Księdze Dziejów Apostolskich. Chapter 2. W rozdziale 2. Verse 42. W wersecie 42. This is the brand new church. Widzimy tutaj całkiem nowy kościół, nowy zbór. There were believers of all varieties. Byli tam wierzący wszelkich różnych rodzajów. Many nationalities. Wielu różnych narodowości. Just 50 days before Jesus was crucified and rose from the dead. 50 dni wcześniej Jezus był ukrzyżowany i zmartwychwstał. Just 10 days before he ascended into heaven.
Zaledwie 10 dni wcześniej wstąpił do nieba. This was all brand new. Wszystko było dla nich nowe. They knew what Jesus did and why he did it. Oni wiedzieli, co Jezus zrobił i dlaczego to robił. The Holy Spirit of God had descended on 120 people. Duch Święty stąpił na 120 osób. Then on 3000. Potem na 3000. And then many more. A potem na jeszcze wielu więcej. This is the believers' reaction. I taka była reakcja wierzących. It says they devoted themselves. Pisze tutaj, że trwali. What does it mean to be devoted? Co to znaczy trwać? The only example I can think of is football. Jedyny przykład, jaki przychodzi mi do głowy, to piłka nożna. Or do you mean American football or? No, soccer. Okay. My boys were raised in Barcelona. Moi synowie wychowywali się w Barcelonie. There is only one football team in the whole world. Na całym świecie jest tylko jedna drużyna piłki nożnej. La Barça. La Barça. And there is one football team that is the arch enemy of La Barça. Jest jedna jeszcze drużyna, która jest przysięgłym wrogiem La Barsy. Madrid. To Madryt. When La Barça is playing Madrid. Kiedy Barcelona gra z Madrytem, tens of thousands of people are in the stadium. Dziesiątki tysięcy ludzi przychodzą na stadion. Millions are watching on television. Miliony ogląda ten mecz w telewizji. And everyone is yelling. I wszyscy krzyczą. And then La Barça makes a goal. I wtedy Barcelona zdobywa gola. All over Catalonia there is great rejoicing. W całej Katalonii wielka radość panuje. I would say that they have some problems. Ja bym powiedział, że mają jakiś problem. And what is their problem? A w czym tkwi ich problem? They are devoted to football. Oni trwają, są pochłonięci futbolem, piłką nożną. These people were devoted to the teaching of the word of God. A ci ludzie, o których czytamy, trwali w nauce apostolskiej, trwali w nauce Bożej. This is the first devotion of God's people. To jest pierwsze trwanie, pierwsze takie oddanie Bożego ludu. Nothing is a priority than the word of God. Nie ma większego priorytetu niż Boże słowo. You come to this place to listen to the word of God. Kiedy przychodzisz tutaj, przychodzisz tu słuchać Bożego słowa. You are listening so that you can understand the word of God. Słuchasz, żeby móc zrozumieć Boże słowo. You understand it so that you can obey the word of God. Rozumiesz je, aby móc być jemu posłusznym. You memorize God's word. Zapamiętujesz Boże słowo. You hide it in your heart. Chowasz je w swoim sercu. God's word says we hide his word in our hearts. Biblia mówi, że Boże słowo chowamy, ukrywamy w swoim sercu. So that we will not sin against him. Abyśmy nie zgrzeszyli przeciwko niemu. If you have a sin problem in your life, jeśli masz w życiu problem z grzechem, you need to go back to the word of God. Musisz powrócić do Bożego słowa. Second thing. Po drugie, they devoted themselves to fellowship. Trwali we wspólnocie. Now, in my country, fellowship is a cup of coffee and a piece of cake. W moim kraju wspólnota to kawa i kawałek ciasta. It always takes place after the service. To ma miejsce zawsze po nabożeństwie. And it lasts about 10 minutes. I trwa jakieś 10 minut. Sometimes people actually talk to each other. A czasem ludzie nawet ze sobą rozmawiają.
And they call that fellowship. I to nazywa się wspólnotą. Fellowship is the desire to be with God's people. Wspólnota to pragnienie przebywania z Bożymi ludźmi. Not just on Sunday. Nie tylko w niedzielę. Every opportunity you have to be with God's people. Ale przy każdej nadarzającej się okazji. Whether it be at work or in the home. Czy w pracy, czy w domu. On the streets or wherever it may be. Czy na ulicy, czy gdziekolwiek. We search out God's people just to be with them. Szukamy towarzystwa Bożych ludzi, po prostu żeby z nimi być. Now this fellowship developed four activities. Ta wspólnota miała czterema rzeczami się zajmowała. The breaking of bread. Łamaniem chleba. This is a New Testament term for the Lord's Supper. To jest nowotestamentowe wyrażenie określające wieczerzę pańską. Now we have made a ritual out of the Lord's Supper. Z wieczerzy pańskiej my wykształciliśmy pewien rytuał. We come to church. Przychodzimy do kościoła. And there's some people that go up and down the aisles. Są ludzie, którzy chodzą między rzędami ławek. They pass out the bread. Roznoszą chleb. Pass out the wine. Roznoszą wino. And we're very quiet. I wszyscy są bardzo cicho. In fact, we almost look like we're very sad. I wyglądamy prawie jakbyśmy byli bardzo smutni. And then we take the elements and eat them. Przyjmujemy ten chleb i wino, spożywamy. And we call that the Lord's Supper. I to nazywamy wieczerzą pańską. That is not what they did in the early church. Ale nie tak to wyglądało w pierwszym kościele. Remember, they had just remembered that Jesus had died and rose again. Pamiętajcie, że to dopiero co się stało, dopiero co Jezus umarł i zmartwychwstał. It is possible that some of them actually saw it. Możliwe, że niektórzy z nich nawet to widzieli. When they remembered that his body was broken. Kiedy oni przypominali sobie to, jak jego ciało było złamane. They were reminded that he took our sin on his body. Przypominali sobie, że on wziął na siebie, wziął nasz grzech. And that sin had to be broken. I że ten grzech musiał być złamany. And his body was broken as a symbol of the breaking of our sin's power. Jego ciało było złamane jako symbol tego złamania mocy grzechu nad nami. And they took the wine. Biorą wino. That symbolized the blood of our Savior. Które symbolizuje krew naszego Zbawiciela. God's word says there is power in the blood of Jesus. Boże słowo mówi, że w krwi Jezusa jest moc. Power to forgive sins. Moc przebaczenia grzechu. To wash us clean. Obmycia nas, oczyszczenia. Not just once. Nie tylko raz. 24/7. 24 godziny na dobę. Every hour, every day. Każdą godzinę, każdego dnia. We are constantly washed by his blood. Jesteśmy nieustannie obmywani przez jego krew. Then Jesus said, remember. Jezus wtedy mówił, pamiętajcie, wspominajcie. How could we forget? Jak moglibyśmy zapomnieć? Sometimes we forget. Czasem zapominamy. And to remind us what he did, this is the breaking of bread. I żeby przypomnieć nam, co się stało, co on zrobił, po to mamy łamanie chleba. They broke bread in their homes. W tamtym czasie chrześcijanie łamali chleb w swoich domach. They broke bread every time they got together. Łamali chleb za każdym razem, kiedy się spotykali. Sometimes several times a day. Czasem kilka razy w ciągu dnia. But every time the
the believers got together, they broke bread. Ale za każdym razem, kiedy wierzący się spotykali, łamali chleb. This was one of the centers of fellowship. To było jednym z punktów centralnych wspólnoty. And they also were involved in prayer. Oni także trwali w modlitwie. Now sometimes we think that prayer is our conversation with God. Czasami ludziom wydaje się, że modlitwa to jest nasza rozmowa z Bogiem. But let's take a good look at what prayer really is. Ale przyjrzyjmy się dobrze temu, czym naprawdę jest modlitwa. Before Christ came, zanim Chrystus przyszedł, very few people could go to the presence of God. Bardzo niewiele osób mogło przyjść do Bożej obecności. The high priest once a year. Najwyższy kapłan, arcykapłan raz w roku. And then you had the unusual men. Moses was one of them. No i byli jeszcze tacy niezwykli ludzie, niezwykłe osoby, jak na przykład Mojżesz. Gotta tell you a story. Opowiem wam historię. True story. Prawdziwą. I was preaching in an Hispanic church in New York City. Głosiłem kiedyś w hiszpańskim kościele w Nowym Jorku. Their custom is just before the morning service. Mają taki zwyczaj, że tuż przed porannym nabożeństwem. They would march the entire Sunday school in to sit in the front rows. Całą szkółkę niedzielną wprowadzano i sadzano w pierwszych rzędach. Then class by class they had to give their memory verse for that day. I grupa po grupie musiała zaprezentować werset, którego na pamięć nauczyła się na dany dzień. And how many brought their Bibles? I musieli pokazać, ilu z nich przyniosło swoje Biblię. Okay. And some other things too. No i jeszcze parę innych tam rzeczy. That particular day the subject was Moses. I tego dnia tematem był Mojżesz. Now you have to understand that Hispanic people don't go white. They don't get white hair. Musicie zrozumieć to, że Hiszpanie, oni nie są biali. Even the old people, they might just get a little white around the ears. Nie siwieją i nawet bardzo starzy już ludzie mają może troszkę siwizny za uszami. Came time for me to preach. No i przyszedł czas, żebym ja stanął i głosił. And I got to the pulpit and turned around. Więc wszedłem za pulpit, obróciłem się. And one of the little children yelled at the top of his voice. I jedno z tych mniejszych dzieci krzyknęło na cały głos. Moisés, Moisés. Mojżesz, Mojżesz. They have never let me forget it. Nigdy nie pozwolili mi o tym zapomnieć. Okay. Moses had the opportunity to be in the presence of God. Mojżesz miał tą możliwość, on mógł stać w Bożej obecności. Worship takes place in the presence of the one that you worship. Uwielbienie ma miejsce w obecności tego, kogo uwielbiasz. We say that we worship our heavenly Father. Mówimy, że uwielbiamy naszego niebiańskiego Ojca. When do we have the chance to go into the presence of our heavenly Father? Kiedy możemy znaleźć się w obecności naszego niebiańskiego Ojca? One place. W jednym miejscu. The place of prayer. W miejscu modlitwy. By prayer you enter the throne of God's grace. Przez modlitwę wchodzisz do tronu Bożego miłosierdzia. When you pray, you enter the presence of God. Kiedy modlisz się, wchodzisz w Bożą obecność. Be careful what you say. Uważaj, co wtedy mówisz. God is listening. Bo Bóg słucha. Prayer is not something we just do alone. Modlitwa to nie jest coś, co robimy tak po prostu sami. This church devoted itself to prayer. Ten zbór trwał w modlitwie. Then they did something else.
I robili coś jeszcze. This was a very, very difficult time for Jerusalem. W Jerozolimie było to bardzo trudne czasy. There was much unemployment. Było wiele bezrobocia. There was scarcity of food. Były braki żywności. The Roman Empire was in trouble. Rzymskie imperium już wtedy doświadczało różnych problemów. And those that had resources sold them and made them available to those that were in need. I ci, którzy mieli jakieś środki materialne, co mieli, sprzedawali i dzielili się z tymi, którzy byli w potrzebie. They devoted themselves to taking care of their own. Oni poświęcili się temu, aby zająć się sobą nawzajem. Now there was a couple that had problems with that. No, z tym związanych jest kilka problemów. I think you all know who they are. I sami wiecie pewnie, o co chodzi. What was the name of the man? Jak się nazywał ten mężczyzna? Yes, that's right. And the name of his wife? A jego żona? Yes, we don't tend to name our daughters Sapphira. My zazwyczaj nie nadajemy naszym córkom na imienia Safira. You see, they lied to God. Bo wiemy o tym, że oni skłamali przed Bogiem. And this God would not allow. I na to Bóg nie pozwolił. But they took care of their own fellow believers. Ale ci zborownicy, oni zatroszczyli się o swoich współzborowników. And it says they devoted themselves to praise. W wersecie 47 jest też mowa o chwale, że ci chrześcijanie trwali w uwielbieniu, w chwale. Praise is loud. Chwała jest czymś głośnym. It is oral. Comes from the mouth. Jest czymś, co wychodzi z naszych ust. It is public. Jest czymś publicznym. Sometimes it is musical. Czasami jest związana z muzyką. And you were praising God this evening in music. Dzisiaj oddawaliśmy chwałę przez muzykę. I knew two of your choruses. Znałem dwa z tych refrenów, z tych pieśni, które śpiewaliście. But I only know them in Spanish. Ale znam je tylko po hiszpańsku. Why don't we praise God outside the four walls of this church? Ale czemu nie uwielbiamy Boga poza czterema ścianami tego kościoła? Now, brother Paul knows that I might look like a very rational person. Brat Paul mówi, no, że ja mogę wyglądać jak taka całkiem rozsądna osoba. But I sometimes do very unrational things. Ale czasami robię całkiem nierozsądne rzeczy. We were in the city of Salamanca in Spain. Pewnego razu w Hiszpanii byliśmy w mieście Salamanca. This is a city that is devoted to the Virgin Mary and to the army of Francisco Franco. To jest miasto, które jest poświęcone kultowi Dziewicy Marii i This was under the dictatorship of Francisco Franco. I Francisco Franco, generałowi. There was a small assembly of believers. Była tam mała grupa wierzących. There was 12 of them. 12 ich było. They were all related. I wszyscy byli, to była jedna rodzina. Mother, father, children, grandchildren. Matka, ojciec, dzieci, wnuki. And they said, we don't seem to be able to get anyone to come to our assembly. I mówili, nie jesteśmy w stanie nikogo tutaj ściągnąć, nikogo zaprosić na nasze spotkanie. I have an idea. Więc powiedziałem, ja mam pomysł. Let's get the whole church. Więc weźmy cały ten zbór. 12 of them. Wszystkie 12 osób. We are going to the center plaza, okay? I pójdziemy na rynek, na ten centralny plac. And we're going to sing what we normally sing in church.
I będziemy śpiewać to, co zazwyczaj śpiewamy w kościele. So bring your hymn books. Więc weźcie ze sobą śpiewniki. Why do we have to have hymn books? Po co nam w ogóle śpiewniki? Haven't you memorized these things yet? Czyli ciągle jeszcze nie nauczyliście się tego na pamięć? This business on the wall. I to ten cały interes na ścianie. Turn it off. Wyłączcie to. Sing from your heart, not from your eyes. Śpiewajcie z serc, na podstawie tego, co w sercach, a nie na podstawie tego, co oczy widzą. So we went to the plaza. Poszliśmy więc na ten plac. 12 very frightened people. 12 bardzo przerażonych osób. Everything we did was illegal. Wszystko, co robiliśmy, było nielegalne. So we began to sing the praises of God in public. Więc publicznie zaczęliśmy wyśpiewywać chwałę Panu. The commissioner of police walked up to me. Komisarz policji podszedł do mnie. Why did he always pick me? Czemu zawsze to do mnie podchodzą? Guess he figured I looked like a person that was the ringleader. Czy uznał, że ja jestem tutaj prowodyrem? He said, "Do you see this statue in the middle of our plaza?" I mówi do mnie, czy widzisz ten posąg, który stoi na samym środku tego placu? The last time you people sang in this plaza. Ostatni raz, kiedy wy śpiewaliście tu na tym placu. We burned them right there. Tych ludzi spaliliśmy tu w tym miejscu. Okay. No dobrze. But the interesting thing is that people began to hear something they had never heard before. Ale co ciekawe, to ludzie zaczynali słyszeć coś, czego nie słyszeli nigdy wcześniej. One young man took our Gospel of John in his hand. Jedna z młodych osób, która była z nami, ten młody człowiek wziął Ewangelię Jana do ręki. And in anger he said, "With this book I will prove you are wrong." I z gniewem w głosie mówił, przy pomocy tej księgi udowodnię, że się mylisz. And I said, "I got you." I mówię, mam cię. You start reading that book, you're in trouble. Jak zaczniesz czytać tą księgę, to będziesz w tarapatach. 3 days later, Miguel comes to me and says, "What's wrong with this book?" 3 dni później ten młody człowiek Miguel przychodzi do mnie i mówi, co z tą księgą jest nie tak? It has turned my life upside down. Przewróciła moje życie do góry nogami. And Miguel then accepted Christ as his savior. Miguel przyjął wtedy Chrystusa jako swojego zbawiciela. And then he began to lead others to Christ. I sam zaczął przyprowadzać innych do Chrystusa. Within one month. W ciągu jednego miesiąca. People had to come to that small assembly ahead of time to be able to get in. W ciągu miesiąca, żeby w ogóle dostać się na nabożeństwo do tej małej społeczności, ludzie musieli przechodzić sporo przed czasem. People were standing in the streets. Ludzie stali na ulicy. Wanting to hear the word of God. Bo chcieli usłyszeć słowo Boga. Make your praise public. Niech twoje uwielbienie będzie publiczne. There's one last thing I want to say about this early church. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć o tym wczesnym kościele. It had one problem. Oni mieli jeden problem. It was very happy to stay in Jerusalem. Bardzo dobrze im było w Jerozolimie. It grew and it grew and it grew. Ten kościół się rozrastał i rozrastał i rozrastał. And they were so happy with their big church. I tak dobrze im było w tym ich wielkim kościele. That's not what Christ had in mind. Ale nie o tym Jezus mówił. What happened to Samaria? Co się stało? Co z Samarią? And what happened to the ends of the earth? A co z krańcami ziemi? They didn't see it. Nie, nic z nimi, nic z tym nie robili. They were so happy to be a church just together in Jerusalem. Tak bardzo dobrze im było być po prostu kościołem w Jerozolimie. So God had to chase them out of Jerusalem.
Więc Bóg musiał ich przepędzić z Jerozolimy. Then he chased them out of Samaria. Musiał przepędzić ich z Samarii. And then he spread them all over the known world. I rozproszyć ich po całym znanym wtedy świecie. You satisfied with your church? Czy jesteś zadowolony z twojego kościoła? You happy with your fellowship here in these four walls? Czy wystarcza ci ta wspólnota, którą masz tu w tych murach? That is not what God brought you here for. Nie po to Bóg cię tu przyprowadził. There are communities around you that need the word of God. Wokół ciebie są społeczności, którzy potrzebują Bożego słowa. And it's possible that God's going to chase some of you out of here. I możliwe, że niektórych z was Bóg stąd przepędzi. What about the ends of the earth? A co z krańcami ziemi? When I began ministry on the island of Puerto Rico, kiedy rozpocząłem swoją służbę w Puerto Rico, we were in a community that did not have a witness for Christ. Byliśmy w społeczności, której nikt nie było świadka Jezusa. And so the first believers were ones that I led to the Lord. Więc pierwszymi wierzącymi byli ci, których ja przeprowadziłem do Pana. And as the church began to grow, kiedy Kościół zaczynał wzrastać, one of the women in the church asked me a question I will never forget. Jedna z kobiet z tego zboru, z tego kościoła zadała mi pytanie, którego nigdy nie zapomnę. What about all of the people that lived here before you got here? Co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mieszkali tutaj, zanim ty tutaj dotarłeś? They never heard the word of God. Oni nigdy nie słyszeli Bożego Słowa. How long have you had this message? Jak dawno temu otrzymałeś to przesłanie? I said about 2,000 years. Ja mówię, no to było jakieś 2000 lat temu. Why did it take you so long to get here? To czemu dopiero teraz do nas dotarłeś? There are places yet on this earth that have never heard the name of Jesus. Na ziemi są jeszcze miejsca, w których nikt nigdy nie słyszał o Jezusie. How long before we take the word of God to them? Ile to jeszcze potrwa, zanim do nich dotrzemy z Bożym Słowem? Every assembly of believers must have a world vision. Każde zgromadzenie wierzących musi mieć wizję dla tego świata. Do you pray for the salvation of the Muslims? Czy modlisz się o zbawienie muzułman? They are difficult people. Są trudnym narodem. They die without Christ. Umierają bez Jezusa. 1 billion of them. Jest ich około miliarda. Who will take the message of Jesus to the Muslim? Kto zaniesie Ewangelię Jezusa muzułmanom? May that be a burden on our hearts. Niech to będzie brzemieniem na naszych sercach. It has been a pleasure and a privilege for me to be in Poland these days. Bycie tutaj w Polsce było dla mnie przyjemnością i przywilejem. I have looked forward to meeting you. I have heard much about you from Brother Paul. Bardzo cieszyłem się na to, kiedy będę mógł was poznać. Wiele o was słyszałem od brata Paula. You have exceeded my expectations. I przekroczone zostały moje oczekiwania. May God bless you, each one. Niech was Bóg błogosławi, każdego z was. God by his grace has used Roy to start 36 churches in Spain. Bóg w swojej łasce użył Roya do założenia 36 zborów w Hiszpanii. 36 churches. 36 kościołów. God has blessed my wife and me beyond anything I could have asked or imagined. Mnie i moją żonę Bóg błogosławił ponad wszystko, co mogłem sobie wyobrazić. I was born in a village in Bosnia that does not exist anymore. Urodziłem się w wiosce w Bośni, w wiosce, która już nie istnieje. My father was an alcoholic.
Mój ojciec był alkoholikiem. My mother was a desperate woman hoping to survive. Moja mama była zdesperowana, żeby przeżyć. We were 9 children. Było nas 9 dzieci. And God with his gospel came into our family. I Bóg ze swoją Ewangelią przyszedł do naszej rodziny. Changed my father. Zmienił mojego ojca. Gave hope to my mother. Dał nadzieję mojej matce. And I have been able, like a bird, to fly out of that village and preach in many parts of the world. A ja jak ptak mogłem wylecieć z tej wioski i głosić Ewangelię, głosić w wielu częściach świata. And I have passed my 65th birthday. Skończyłem 65 lat. And I asked myself, what do I do now? I zacząłem zadawać sobie pytanie, no i co teraz? I can be like wine. Mogę być jak wino. Some wine gets old and sour and is only vinegar. Czasem wino z wiekiem staje się kwaśne i w zasadzie robi się z tego ocet. I can be like that. I mógłbym być taki. I can sit in the back. Mógłbym siedzieć z tyłu. Listen to the younger preacher. Słuchać młodych, jak usługują. And complain. I narzekać. Or albo I can be like good wine. Mogę być jak dobre wino. Get better and better. Które z czasem staje się coraz lepsze. And I said to God, if you are foreseeing that I will become an old, bitter man, take me home. I mówiłem do Boga, Panie, jeśli widzisz, że w przyszłości będę starym, zgorzkniałym człowiekiem, zabierz mnie do domu. Take me home. Zabierz mnie stąd. You have been good to me. Byłeś dla mnie dobry. You have blessed me richly. Błogosławiłeś mnie obficie. You have given me a good family. Dałeś mi dobrą rodzinę. I have friends in other parts of the world. Mam przyjaciół w różnych miejscach na świecie. I am happy. Jestem szczęśliwy. But I don't want to be a bitter old man. Ale nie chcę być zgorzkniałym starcem. Take me home. Zabierz mnie. But if you let me live. Ale jeśli pozwolisz mi żyć. Give me a sweet spirit. Daj mi takiego słodkiego ducha. Give me the joy of salvation. Daj mi radość ze zbawienia. Give me a desire to support the ministry that is going on around me. Daj mi pragnienie wspierania służby, która jest wokół mnie. And then we moved back to Canada from Europe. I wtedy z Europy wróciliśmy do Kanady. We moved to a small town. Zamieszkaliśmy w małym miasteczku. Not too far from Vancouver, British Columbia. Niezbyt daleko od Vancouver. And I could have, together with my wife, gone to any church. I razem z moją żoną mogłem udać się do każdego zboru. But I sat there and I said to the Lord, "Here is my desire." Ale ja usiadłem i powiedziałem, Panie, moje pragnienie jest takie. I want to be in a church that is part of the body of Christ. Chcę być częścią kościoła, które należy do ciała Chrystusa. Faithful to the word of God. Który jest wierny Bożemu słowu. Number two. Po drugie. I want to be in a church where there is plural leadership. Chcę należeć do zboru, w którym jest przywództwo jest wieloosobowe. Not just one clown running the circus. Żeby nie był to tylko jeden klaun, który prowadzi cały cyrk. I want brothers and sisters to work together in leadership so that the church will go forward. Ale chcę takiego przywództwa, gdzie bracia i siostry wspólnie prowadzą zbór, aby mógł on iść do przodu. Number three. I po trzecie. I want this church to minister to the community in which it lives in such a way that the community will adopt it. Chciałbym, żeby ten zbór, do którego będę należeć, pracował i usługiwał społeczności, w której się znajduje w taki sposób, żeby ta społeczność
zaadoptowała, przygarnęła ten zbór do siebie. Write that down. Zapisujcie. The community is to adopt the church. Społeczność, która jest wokół nas, ma zaadoptować ten kościół. They are supposed to say, that's our church. Oni mają powiedzieć, to jest nasz kościół. Some of you are already saying, Paul, what were you smoking? Niektórzy z was już sobie myślą, Paul, coś ty wypalił, czy czegoś się napił. Number four. I po czwarte. Lord, I want this community, this church to have a vision for the whole world. Po czwarte, powiedziałem, Panie, chcę, aby ten zbór, do którego będę należał, miał wizję dla całego świata. Number five. I po piąte. I want this church to work with every individual in such a way that we will be all changed into the image of Christ. Chcę, aby ten zbór współpracował z każdą osobą, angażował każdą osobę tak, abyśmy wszyscy byli przemieniani na obraz Chrystusa. Every individual. Aby każda jedna osoba. Babcia, dzieduszka. Każda babcia, każdy dziadek. Yes. Young people. Młodzi ludzie. Smart people. Mądrzy ludzie. Not so smart people. Ci nie tak mądrzy. All of us are to be transformed into the image of Christ. Każdy z nas ma być przekształcony na podobieństwo Chrystusa. We too have had a change of pastors. My też mieliśmy zmianę pastora. The pastor that I originally met in that church has been called to be a district pastor. Pastor, który był pastorem w czasie, kiedy po raz pierwszy znalazłem się w tym zborze, został pastorem okręgowym. Oh no, he's not a bureaucrat. On nie jest biurokratą. He is a pastor of the pastors in the whole district of British Columbia. On jest pastorem dla pastorów w całej tej okolicy. 24/7 he is taking care of the pastors. 24 godziny na dobę on opiekuje się pastorami. Every day. Każdego dnia. Every week. Każdego tygodnia. Every month. Każdego miesiąca. The pastors are on the heart of this man. Pastorzy są w sercu tego człowieka. And so they called a new pastor. W związku z tym został powołany nowy pastor. Just like you. Tak jak w przypadku waszego zboru. Only our pastor is much younger than your pastor. Tylko że nasz pastor jest znacznie młodszy od waszego pastora. He is 34 years old. Ma 34 lata. Most of the elders are as young as he or maybe younger. Większość starszych jest w tym wieku lub są jeszcze młodsi. So you say, how big is the church? Więc zapytacie, no jak duży jest ten zbór? We have 1,000 people. Mamy 1,000 członków. We are only 25 years old. Nasz zbór ma 25 lat. They have planted 5 new churches. Założył już 5 nowych zborów. They have started 6 years ago a program where we will plant many, many more churches in Canada and parts of the US. 6 lat temu zaczęliśmy wdrażać w życie program, którego celem jest założenie jeszcze dużej liczby zborów w Kanadzie i także w części w pewnym okręgu Stanów Zjednoczonych. W tej chwili we are working in 100 cities. Planting churches in 100 places. Pracujemy w 100 miastach. Pracujemy nad tym, aby założyć 100 zborów w tych 100 miejscach. Well, let me ask you a question. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. What are you doing between this evening and Sunday? Co robisz między dniem dzisiejszym a niedzielą? What have you done from Sunday to Wednesday?
A co zrobiłeś od niedzieli do środy czy wtorku? How many hours do you really commit yourself to the body of Christ and to the kingdom of God? Ile godzin tak naprawdę poświęciłeś sprawie Bożego Królestwa, sprawie ciała Chrystusa? You say, Paul, I'm a husband, I'm a father, I'm a wife, I'm a mother. Powiesz, no ale Paul, no ja jestem mężem, jestem ojcem, albo jestem żoną i matką. I'm a mechanic. Jestem mechanikiem. I'm an electrician. Jestem elektrykiem. I'm a school teacher. Jestem nauczycielem. I'm a bureaucrat. A ja jestem biurokratą? Okay, you are all that. Dobrze, jesteś tym, czym jesteś. But all of that is secondary to your first calling. Ale to wszystko jest drugorzędne w stosunku do twojego pierwszego powołania. All of that which I just mentioned is secondary to your first calling. Wszystko to, co wymieniłem przed chwilą, jest drugorzędne w stosunku do twojego pierwszego powołania. Jesus said it. Jezus to powiedział. Seek first the kingdom of God. Najpierw szukajcie Bożego Królestwa. See, we have compartmentalized everything. My wszystko podzieliliśmy na różne sfery. The sacred on Sunday and Wednesday, and the secular the rest of the week. Rzeczy święte to przypadają na niedzielę i na wtorek, a świeckie na wszystkie pozostałe dni tygodnia. God does not know the division between sacred and secular. U Boga nie ma podziału na rzeczy świeckie i rzeczy święte. You are a holy priesthood. Jesteście świętym kapłaństwem. A holy nation. Świętym narodem. You are before God all the time. Przez cały czas i zawsze stoisz przed Bogiem. He dwells in you every moment of your life. On mieszka w tobie w każdej chwili twojego życia. And everything else you do is done in his presence. I wszystko, co robisz, robisz w jego obecności. Babcia? Babciu? When you are grandmothering your grandchildren, you are in the presence of God. Kiedy zajmujesz się twoimi wnukami, jesteś w Bożej obecności. Mechanic, when you are mechanicking the car, you are in the presence of God. Mechaniku, kiedy naprawiasz samochód, robisz to w Bożej obecności. Teacher, when you're teaching children in school, you are in the presence of God. Nauczycielu, kiedy uczysz w szkole dzieci, jesteś w Bożej obecności. Student, when you're listening to the teacher, you are in the presence of God. Uczniu, kiedy słuchasz nauczyciela, jesteś w Bożej obecności. So we have decided that we need in our church beside the cathedra and the nice programs, we need what we call life groups. Więc my w naszym zborze uznaliśmy i stwierdziliśmy, że poza wykładami, poza nauczaniem potrzebujemy czegoś, co nazwaliśmy grupami życia. I'm glad you didn't say home fellowships. Cieszę się, że nie zostało to przetłumaczone jako wspólnoty domowe. She said life groups. Ale są to grupy życia. That could be at work, that could be in a street, that could be in a hospital, that can be in your home. One mogą mieć miejsce na ulicy, w pracy, mogą mieć miejsce w twoim domu. It can be in jail. Mogą mieć miejsce w więzieniu. A life group is a small group of people who are committed to learning from Jesus. Taka grupa życia, jest to mała grupa ludzi, którzy są poświęceni temu, aby uczyć się od Jezusa. How big should a life group be? Jak duża taka grupa powinna być? Two or three. Dwóch lub trzech.
Five or ten. Pięciu albo dziesięciu. Twelve. Dwunastu. Fifteen. Piętnastu. No more. Nie więcej. It should be a group that is committed to learning from Jesus. Powinna być to grupa ludzi poświęconych uczeniu się od Jezusa. How do we learn from Jesus? Ale jak mamy uczyć się od Jezusa? Through His word. Przez Jego Słowo. But ale equally important, równie ważne, from one another as the Lord lets His word become life in your life. Równie ważne jest, aby uczyć się od siebie nawzajem, kiedy Bóg sprawia, że Jego Słowo staje się prawdą, staje się faktem w Twoim życiu. Jezus mówił, że złodziej przychodzi, aby kraść, aby zabijać. Ale ja przyszedłem dać życie. So when two or three are gathered together, He is there in their midst. I kiedy dwóch lub trzech zgromadza się w Jego imieniu, On jest pośród nich. Not to just make you happy. Nie tylko po to, żebyś poczuł się szczęśliwym. Not to wag His finger. Nie żeby pogrozić ci palcem. No, He is there to give you life. On jest tam, aby dać ci życie. And Paul said these words in 1 Thessalonians chapter 4. W pierwszym liście do Tesaloniczan, czwartym rozdziale. Now this is, I hope, recorded. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Because you will have to listen to this again. Bo będziecie to musieli jeszcze raz przesłuchać. 1 Thessalonians chapter 4. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział czwarty. Brothers and sisters. Bracia i siostry. I like that word. Lubię to słowo. Siblings. Rodzeństwo. Hallelujah. He says, I have some other things to tell you. Paweł mówi, mam wam jeszcze coś do powiedzenia. We taught you how to live in a way that will be pleasing to God. Nauczyliśmy was, jak żyć w sposób, który będzie przyjemny Bogu. That's what we taught you. Tego was nauczyliśmy. You are to live in a way that it pleases God. Macie żyć w sposób, który będzie przyjemny Bogu. And he says then. I mówi wtedy. And you are living like that. I wy w ten sposób żyjecie. Hallelujah. Hallelujah. If a man like the apostle Paul can say to the church in Ustroin, we taught you how to live pleasing in the sight of God. Gdyby ktoś taki jak apostoł Paweł mógł powiedzieć do zboru w Ustroniu, nauczyliśmy was, jak żyć w sposób, który będzie się podobał Bogu. And look at me now. I popatrzcie teraz na mnie. And then he comes and he says, yeah. You are living like that. Ale potem mówi dalej, tak, wy w ten sposób żyjecie. Well, you think everything is okay. Czy wydaje wam się, że to znaczy, że wszystko jest w porządku? But now he says, we ask you and encourage you in the Lord to live that way more and more. Ale dalej Paweł mówi, teraz proszę was, zachęcam was, abyście w Panu Jezusie, abyście żyli w ten sposób jeszcze bardziej i bardziej. See, to live pleasing to God is good. Bo żyć w sposób, który podoba się Bogu, jest dobrze. But it should take on a greater and greater dimension. Ale powinno, to życie powinno przybierać ciągle większego i większego wymiaru. See, it is supposed to be Zoe. To powinno być Zoe. Oh, that's good life. To jest dobre życie. Zoe. Zoe. This is life that is possessed with vitality. To jest życie, które jest przepełnione witalnością. You get to be 74 like me?
dożyjecie do 74 roku, tak jak ja. You're not tired. I nie będziecie zmęczeni. You don't give up. Nie poddacie się. You don't become sour vinegar. Nie zgorzkniejecie tak jak ocet. You get to be like me. Będziecie tacy jak ja. Hallelujah. I powiecie hallelujah. When I listen to our young pastor preach, I say to my wife, "Oh, I wish somebody had told me that 30 years ago." Kiedy słucham naszego młodego pastora, jak zwiastuje, mówię mojej żonie, o jak żałuję, że 30 lat temu nie usłyszałem tego słowa. I wrote to him not too long ago an email and I said, "Where were you when I was young? You should have taught me then." Ostatnio napisałem do niego maila i napisałem tam, no gdzie byłeś, kiedy ja byłem młody? Powinieneś być tam wtedy i mnie tego nauczyć. I am excited about Zoe in the Church of Jesus Christ. Jestem podekscytowany tym życiem Zoe w moim kościele, w kościele Jezusa Chrystusa. Zoe speaks of absolute fullness of life. Zoe to życie w całkowitej pełni. It is both essential, ethical, and it comes from God. To życie pełne esencji, pełne treści, pełne zasad moralnych. Zoe is that which demonstrated to us in the life of Jesus. Zoe to życie, które zostało nam pokazane w życiu Jezusa Chrystusa. In the best of circumstances, it was good to be around Jesus. W najlepszych okolicznościach było dobrze być blisko Jezusa. In the worst of circumstances, it was very important to be close to Jesus. A kiedy okoliczności były bardzo niesprzyjające, było bardzo istotnym, żeby być blisko Jezusa. Think about it. Pomyślcie o tym. They are here to arrest Jesus. Przyszli aresztować Jezusa. And Peter goes and cuts off the ear of one of the servants. Piotr porywa zaraz miecz i odcina ucho jednego ze sług. And Jesus? A Jezus? The subject of the arrest warrant. He is supposed to be arrested. Ten, którego przyszli aresztować. He picks up the ear. Podnosi ucho. And he puts it back. I z powrotem stawia na swoje miejsce. And he says, Piotrek, Piotrek. I mówi Piotrek, Piotrek. Oh, yeah. See, Zoe is not dependent on circumstances. Bo Zoe nie jest życiem, które zależy od okoliczności. It's genuine life full of vigor, devoted, committed to God. Bo to prawdziwe życie, pełne tej żywotności, pełne energii, oddane Bogu. That's what Jesus said in John 10:10. To właśnie Jezus powiedział w Ewangelii Jana 10:10. I have come that you may have life. Przyszedłem, aby miały życie. Any cabbage head can grow and vegetate. Każda główka kapusty może urosnąć. Wegetować. Don't be a cabbage head. Nie bądź kapustą. Just vegetating. Tylko wegetując. Be alive. Bądź żywy. The Lord of life is living in you. Bo Pan życia mieszka w tobie. You are supposed to demonstrate the presence of God in the world. I twoim zadaniem jest pokazywanie tej Bożej obecności w świecie. In these life groups we are demonstrating to one another life that we have received from God. W tych grupach, o których mówimy, pokazujemy sobie nawzajem życie, które jest w nas, które odebraliśmy od Boga. We remind each other of the grace of God. Przypominamy sobie nawzajem o Bożej łasce. We share each other's joy. Dzielimy swoje radości. We hear each other's cry. Wysłuchujemy siebie nawzajem, kiedy płaczemy. We eat together sometimes.
Czasem razem spożywamy posiłki. Sometimes we break bread and celebrate the Lord. Czasem łamiemy chleb i świętujemy obecność Pana. I will give you example. Podam wam przykład. This last Friday. Ostatni piątek. I asked the brethren, the sisters and the brothers that were at that conference to share the grace of God as they broke bread and drank the wine. W zeszły piątek podczas konferencji w Grudku prosiłem braci i siostry, abyśmy wspólnie łamali chleb i wino, abyśmy wspólnie też dzielili się tym życiem. I said, don't break bread, make a sad face and then for yourself. Nie łam chleba, nie wkładaj go tylko do ust i cicho, nie wyglądaj bardzo smutno i cicho żuj go pod nosem. Look your brother in the eye. Popatrz swojemu bratu w oczy. And tell him what Jesus has done in your life. I opowiedz mu o tym, co Jezus zrobił w twoim życiu. Tell him about the grace of God that has changed you completely. Powiedz o tym, jak Boża łaska całkowicie odmieniła ciebie. If you have to go back 30 years. Jeśli musisz, to opowiedz o ostatnich 30 latach. But I would like to also hear what God did for you today. Ale chciałbym także usłyszeć, co Bóg zrobił dla ciebie dzisiaj. What difference did he make in your life last week? Co uczynił dla ciebie w zeszłym tygodniu? And we were all around, standing in the building and sharing together the bread and the wine. Więc w całym budynku, w całej sali staliśmy rozproszeni, ale wspólnie dzieląc się chlebem i winem. Six couples, not preachers or elders. Sześć par osób, to nie byli kaznodzieje, nie byli to starsi. Just ordinary couples, we picked up here and there. Po prostu zwyczajni ludzie, których tak wybraliśmy losowo. They were sharing the wine, they were sharing the bread. Oni roznosili wino, roznosili chleb. And I saw brothers and sisters praying for one another. I bracia i siostry modlili się o siebie nawzajem. I saw them laughing. Widziałem, jak modląc się, śmieją się. I saw them rejoicing. Widziałem, jak się radują. They were sharing Zoe. Dzielili się tym życiem Zoe. See, in life groups, w tych grupach życia you have to be transparent, joyful and always Christ-centered. Musisz być otwarty, radosny i zawsze skoncentrowany na Chrystusie. Now this does not happen right away. To nie dzieje się od razu. At first you will want to have just a good old-fashioned Bible study. Na początku każdy chce mieć tylko takie stare, dobre studium biblijne. And then somebody will break his leg. Ale potem ktoś złamie nogę. So what do you do then? No i co wtedy? Well, you decide very quickly, how do we help this family now? Bardzo szybko musicie się zastanowić, w jaki sposób można tej rodzinie pomóc. Maybe I have to drive the children to school because the father has a broken leg. Może będę musiał zawieźć dzieci do szkoły, bo ojciec ma złamaną nogę. We become more involved in each other's life than just Sunday morning or Wednesday night. Możemy zaangażować się w życie innych bardziej niż tylko w czasie niedzielnego czy wtorkowego nabożeństwa. We really pray for one another. Wtedy naprawdę modlimy się o siebie nawzajem. But we encourage one another. Zachęcamy się nawzajem. We help one another. Pomagamy sobie nawzajem. We bless one another. Błogosławimy się nawzajem. And we rejoice in Jesus. I radujemy się w Jezusie. See, the goal of a life group is this. Celem takiej grupy jest, that they all become like me. By wszyscy byli tacy jak ja. Even she could not believe it. Nawet ona nie wierzy.
No, no, no. Listen to the words of the Bible. Nie, nie. Posłuchajmy tego, co Biblia mówi. Please read Hebrews chapter 1 verse 3. Przeczytamy z listu do Hebrajczyków 1:3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Okay, let me give you a Bosnian translation of that. Przekażę wam teraz bośniackie tłumaczenie tego wersetu. Jesus was the express image of God. Jezus był dokładnym odbiciem, obrazem Boga. He was the image that radiated the character of God. On był obrazem, który pokazywał charakter Boga. We call that incarnation. My nazywamy to inkarnacją. Christ becoming flesh. Chrystus, który stał się ciałem. But really, he was a representation of the character of God in our world. A tak naprawdę on reprezentował Boży charakter na naszym świecie. The goal of our life group is this. Więc celem takiej grupy jest, that we become the representation of the character of God in a world in which we live. Abyśmy stali się obrazem Bożego charakteru w świecie, w którym żyjemy. See, Pastor Anderson already said it. Pastor Anderson już to powiedział. You can worship in this church till the cows come home. Możesz uwielbiać w tym zborze tak długo, aż krowy pójdą spać. And the world will not know what you did, what you said. A świat nie będzie, nie usłyszy słowa z tego, co mówiłeś, z tego, co robiłeś. We have a wonderful time. No świetnie się tu bawimy. Isn't that nice? Czy nie jest fajnie, czy nie jest miło? Kiedy grupa uwielbia Boga, mówimy halleluja. Name above every name, halleluja. Imię ponad wszelkie imię, halleluja. And your neighbor, the woman, is crying because her husband just came home drunk. A twoja sąsiadka płacze, bo jej mąż właśnie wrócił do domu pijany. What difference does it make to her? Jakie znaczenie ma to dla niej? See, our life groups are not a closed fellowship. Nasze grupy nie są zamkniętymi społecznościami. Oh, no, 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 no. O nie, 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 nie. We want you to invite your neighbors. Chcemy, żebyś zaprosił twoich sąsiadów. We have different occasions. Mamy różne okazje ku temu. We make a barbecue. Robimy grilla. And then the smell of good food goes to the neighbors. I zapach dobrego jedzenia roznosi się. John, Maria, Marta. Come on over. Jan, Maria, Marta, chodźcie, chodźcie. We got some good kielbasa. It's not as good as Polish, but it is good. Mamy dobrą kiełbasę, może nie tak dobrą jak polska, ale jest niezła. Come over. Chodźcie. And they come over. I przychodzą. We don't have a holy face with a religious exercise. I przy tym nie przybieramy takich świętych, religijnych min. Some of your brothers were surprised at the conference that I wear running shoes and jeans. Niektórzy z was, którzy byli na konferencji, byli zaskoczeni może tym, że miałem na nogach Adidasy, że chodziłem w jeansach. Today I dressed well because I didn't want to shock you. Dzisiaj trochę lepiej się ubrałem, bo nie chciałem was szokować. One time I was preaching
on the island of Majorca. Pewnego razu zwiastowałem na wyspie Majorce. 200 meters from the sea. 200 metrów od morza. And I said to the people, come as you are. I mówiłem do ludzi, chodźcie tak jak stoicie. A lot of them were Swiss tourists. Wielu z nich to byli szwajcarscy turyści. But some people outside decided, good, he says come as you are, we will come as we are. Ale niektórzy z nich stwierdzili, dobrze, mówi, przyjdźcie jak stoicie, no to tak przyjdziemy. They came in bikinis. Niektórzy przyszli w strojach kąpielowych. And some of the old Swiss people said, Paul, did you see what they were wearing? I niektórzy ze starszych Szwajcarów mówili, Paul, czy ty widziałeś, co oni na sobie mieli? I said, no, but now that you mention it, I think they were wearing bikinis. Ja mówię, nie, ale teraz jak o tym mówisz, no to chyba niektóre osoby miały na sobie stroje bikini. How can you allow that? Jak możesz na to pozwolić? I said, now listen to me, I will say this only once. Powiedziałem, posłuchaj, bo powiem tylko raz. I don't care what they are wearing. Nie obchodzi mnie, co mają na sobie. The only control we will have is to check whether they have cotton in their ears. Jedyne, co nas interesuje, czy nie mają, to czy nie mają zatkanych uszu. Because the Bible says. Bo Biblia mówi. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Że wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. See, in your life group, everybody should be welcome. Bo w Twojej grupie każdy powinien być mile widziany. Everybody. Każdy. Drunks. Pijacy. Prostitutes. Prostytutki. O, 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 o. My brother and I are having a life group. Ja i mój brat teraz mamy taką społeczność w grupie. And a prostitute walks in. I przychodzi prostytutka. And some people of our life group are saying, who does she know? Is it Paul or is it Janusz? I niektórzy z członkowie mojej grupy mówią, kogo ona tutaj zna, Paula czy Janusza? I will quickly tell you a story. Szybko opowiem wam jeszcze jedną historię. And then it will be 8 o'clock, and then we can hear two more songs, and then we go home. Będzie wtedy 8, posłuchamy jeszcze 2 pieśni i będziemy mogli pójść do domu. I have a friend. I have a friend. Mam przyjaciela. He is more radical than Roy. On jest jeszcze bardziej radykalnym człowiekiem niż Roy. He too is not a preacher. On też nie jest kaznodzieją. He is not a theologian. Nie jest teologiem. He is a professor of philosophy. Jest profesorem filozofii. And he loves Jesus. I kocha Jezusa. And he was invited to speak in Honolulu, in Hawaii. I poproszono go o usługę w Honolulu, na Hawajach. He arrived in Hawaii at 2 o'clock at night. Dotarł na Hawaje o 2 w nocy. He was tired. Był zmęczony. But his body was in Hawaii, but his mind was still in Princeton University. I ciałem był już na Hawajach, ale jego umysł został jeszcze w Princeton, na uniwersytecie. So he said, I need to have a cup of coffee and something to eat. Więc no, stwierdził, że musi wypić, napić się kawy, musi coś zjeść. He went to a restaurant. Poszedł do restauracji. Dirty place. Nie było to czyste miejsce. Nobody in the place. Nikogo tam nie było. He said, "Hello, anybody here?" Więc woła, "Halo, jest tu kto?" A man came and he wiped his hands on his apron. Przyszedł mężczyzna, wycierając ręce o fartuszek. He says, "What do you want?" I mówi, "Czego pan chce?" He says, "Couple of eggs, some toast and coffee." I on mówi, "No, parę jajek, jakiś chleb do tego i trochę kawy." And when the man brought him the eggs and toast and coffee, he threw it on the table.
przyniósł te jajka, tosty, kawę, rzucił to na stół. And he was gonna go. I chciał już odchodzić. And my friend said, hold it, hold it. A mój przyjaciel mówi, no chwileczkę, chwileczkę. Is this place always empty? Czy tu zawsze jest tak pusto? The man says, no, I am busy. A ten mężczyzna mówi, nie, ale jestem zajęty. What are you busy? I'm the only one here. Jak to zajęty? Przecież tylko ja tu jestem. Oh, he says, at 3 o'clock, the girls are coming. A on mówi, o 3 przychodzą dziewczyny. The girls? Dziewczyny? What girls? Jakie dziewczyny? And the man says, the girls you see on the street standing, selling their bodies. A ten mężczyzna mówi, no te dziewczyny, które stoją, które widzisz, jak stoją na ulicy, które sprzedają swoje ciała. And he went. I poszedł. My friend sat there and he said, this is will be interesting. A mój przyjaciel siedział tam i tak mówi do siebie, no będzie ciekawie. He was sitting in a corner. Siedział w rogu. And shortly around 3, the girls were coming in. I około 3 zaczęły schodzić się te dziewczyny. And there were a lot of girls. Było ich sporo. And then one girl comes in. I wchodzi jedna dziewczyna. And she was crying. I płacze. And all the other girls, Maria, it's okay, don't worry. Wszystkie inne dziewczyny pocieszają ją, Maria, nic się nie przejmuj, wszystko będzie w porządku. So my friend asked the other man, why is she crying? Więc mój przyjaciel pyta tego drugiego mężczyznę, dlaczego ona płacze? The owner of the restaurant says, tomorrow is Maria's birthday. A właściciel restauracji mówi, jutro są jej urodziny. There will be nobody celebrating and saying, happy birthday, Maria. Nie będzie przy niej nikogo, kto razem z nią będzie świętował, kto powie jej wszystkiego najlepszego. My friend sat there and waited. A mój przyjaciel siedział i czekał. When the girls were gone, kiedy te dziewczęta już wyszły, he said to this man, do tego człowieka powiedział, tomorrow we celebrate Maria's birthday. Jutro będziemy obchodzić urodziny Marii. He was in Honolulu for an important conference. On przyjechał, mój przyjaciel przyjechał do Honolulu na ważną konferencję. But at that moment he knew why God had brought him to Honolulu. Ale w tym momencie on już wiedział, dlaczego Bóg zaprowadził go do Honolulu. And the man says, how do you want to celebrate Maria's birthday? No i ten człowiek odpowiada, no ale jakbyś chciał obchodzić tę urodzinę? My friend pulled out $200 and put it on the table. He says, I want this place decorated. I want you to order cake. I want you to have the best meal. I want us to celebrate. I mój przyjaciel wyciąga $200, kładzie je na stół i mówi, chcę, żeby jutro całe to miejsce było udekorowane. Chcę mieć tutaj tort. Będziemy świętować. The next night, następnego wieczora, he sat again in the corner. On znowu siedzi w kącie. The girls came in. Wchodzą dziewczęta. And they just stood at the door. I tak stanęły, jak wryte, przy wejściu. What is this? Balloons, colors. Co to ma wszystko znaczyć? Balony, muzyka, joy, radość. And then Maria came in. I wtedy wchodzi Maria. And everybody sang happy birthday. I wszyscy zaśpiewali jej 100 lat, 100 lat. And Maria was crying again. Maria znów płakała. And then they said, cut the cake, cut the cake. Potem wszyscy mówią, pokrój tort, pokrój tort. And Maria says, please don't make me cut the cake. A Maria mówi, proszę, nie każcie mi tego robić. Can I take it with me? Czy mogę go zabrać ze sobą? I want to show it to my aunt. Pokażę to mojej ciotce. She only lives 3 houses down. Ona mieszka tylko 3 domy stąd. I want to show it to her. Chcę jej to pokazać. I promise I will be back. Obiecuję, że wrócę. But I want to show it to her. Ale chcę jej pokazać ten tort. That once in a life somebody
wished me happy birthday. Że raz w moim życiu ktoś życzył mi wszystkiego najlepszego. She came back. Wróciła. And the restaurant owner looked at my friend. Właściciel restauracji popatrzył na mojego przyjaciela. He says, "Who are you?" I pyta, kim ty jesteś? You told me you were a professor. Mówiłeś mi, że jesteś profesorem. You are not a professor. Nie jesteś profesorem. Who are you? Kim jesteś? Well, he says, I am also a follower of Jesus. A on odpowiada, no jestem też naśladowcą Chrystusa. What church do you go to? Do jakiego kościoła chodzisz? He says, I go to a church where prostitutes are welcome. A on mówi, chodzę do kościoła, w którym prostytutki są mile widziane. I serve a Lord who welcomes prostitutes into his kingdom. Ja służę Panu, który w swoim królestwie wita prostytutki. And the man says, if I ever find a church like that, I want to be a member there. A ten człowiek mówi, jeśli kiedyś znajdę taki kościół, sam chciałbym być jego członkiem. Maria not only ate her first good birthday cake, she heard the first message of the gospel. Maria nie tylko zjadła pierwszy w życiu kawałek dobrego tortu urodzinowego, ona też po raz pierwszy w życiu usłyszała Ewangelię. See, our responsibility is not only to us and our children, our grandchildren, our responsibility is to the city in which we live. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, nie tylko za nasze dzieci i za nasze wnuki, ale jesteśmy też odpowiedzialni za miasto, w którym żyjemy. God said to Israel these words. Bóg powiedział do Izraela. Come join us, brothers and sisters from the music. Grupa muzyczna, proszę, niech wyjdzie. Bóg powiedział do Izraela takie słowa. I want you to bless the city into which I have led you. Chcę, abyście błogosławili miasto, do którego was poprowadzę. I want you to bless that city. Chcę, abyście błogosławili to miasto. And through that city I will bless you. I poprzez to miasto ja będę błogosławił was. Friends. Przyjaciele. Ustron is a beautiful town. Ustron jest pięknym miastem. Ustron has built up since I saw it first. Ustron bardzo się zmienił, odkąd pierwszy raz go widziałem. Ustron is growing again into the lovely place that it was many years ago, even better. Ustroń rośnie w miasto jeszcze piękniejsze i lepsze niż było kiedyś. But there are many broken lives in Ustroń. Ale w Ustroniu jest wiele osób, których życie jest złamane. There are many hungry souls. Jest wiele głodnych dusz. There are many depressed men and women. Jest wielu mężczyzn i kobiet pogrążonych w depresji. There are many who are bound by sin. Jest wielu, którzy są związani grzechem. Will you create a life group that will be Zoe to the life of the city? Czy stworzycie grupę, czy będziecie częścią takiej grupy życia, które da to życie Zoe temu miastu? Will you stand with your pastor and with your elders and say, this city is ours? Czy staniecie razem z waszym pastorem i razem z waszymi starszymi i powiecie, to miasto należy do nas? We want the presence of God demonstrated in this city. Chcemy, aby Boża obecność objawiała się w tym mieście. Will you do that? Czy zrobicie to? Tak. Tak? Tak. Tak? See, this city. Bo to miasto is still a dark place. Jest ciągle ciemnym miejscem. There are many things that are rotten in this city. Wiele jest tu zgniłych rzeczy. But Jesus said. Ale Jezus powiedział. You are the light of the world. Wy jesteście światłością świata. You are the salt of the earth. Wy jesteście solą ziemi. This city will be a better place because you are here. To miasto będzie lepszym miejscem z powodu tego, że ty tu jesteś. This city can be a shining city on a hill. To miasto może być tym świecącym miastem na górze. Our church decided now that 2 years from now we will send away 300 of our people to create a new church. W naszym kościele postanowiliśmy, że za 2 lata wyślemy 300 osób z naszego zboru, aby mogły utworzyć nowy zbór. And then we plan to send in 2 years further another 300 people away. I za kolejne 2 lata chcemy wysłać kolejne 300 osób. We will not build bigger. Nie chcemy się rozrastać. We will go deeper into the life of the city. Ale chcemy coraz głębiej wnikać w życie miasta. Will you do it?
Czy zrobicie to? Ustroń needs to hear the gospel. Ustroń musi usłyszeć Ewangelię.